Dzień dobry, zapraszamy. Proszę tutaj sobie ładnie usiąść na podłodze. Po turecku siadamy, przodem w tą stronę. Dzień dobry. Troszeczkę do tyłu, kochani. Troszeczkę do tyłu, tam płacę. Tam siadamy tak jak... Kamil, wstań, bardzo proszę. Tutaj, chodź, tu musi być przejście, więc tutaj przed kolegami usiądź. Obróć się w moją stronę, tak? Paweł, buzią do pani, tu, przerzuć się. Tu, przed chłopakiem. Tu jest. Nie tu, bo tu nie pan. Dzień dobry. Witam was. Już na teatrzyk przyszedł czas, więc nie zwlekajmy ani chwili. Siadajcie proszę, moi mili. Kocie w butach, gdzie ty byłeś? Znowu dzisiaj się spóźniłeś. Oj, spóźniłem się dlatego, że spotkałem Pytalskiego, który mnie o wszystko pytał, jakby nigdy nic nie czytał. A później biegałem, kluczyłem, także prawie zabłądziłem. Więc wybaczcie me spóźnienie, zaczynamy przedstawienie. Zaraz, kocie, opowiedz nam o tym Pytalskim, bo dzieci chciałyby go poznać, prawda? Tak! Posłuchajcie, na ulicy Trybunalskiej mieszka sobie Staś Pytalski, co gdy tylko się obudzi, pytaniami dręczy ludzi. W którym miejscu, co i ile, czy już teraz, czy za chwilę, gdzie i kiedy, jak, dlaczego, skąd, którędy. Dość, kolego! Lecz tych pytań mogę przysiąc, jest gdzieś 500 albo 1000. Kto odpowie, kto pomoże? Książka wszystko może. Przecież, żeby przestać pytać, trzeba dużo książek czytać. Czytać baśnie i bajeczki, opowieści z biblioteczki. Teraz książka od rana ma same kłopoty. Taka jest zapracowana, tyle ma roboty. Dwoi się i troi. Chwilki nie próżnuje od samego świtu. Dziś gości przyjmuje. Przy tym ciągle gada. To tak jak ta pleciuga, co pod płotem stała. I gadała. Jaka pleciuga? Opowiedz, kocie, gdzie ją spotkałeś. Spotkałem ją w książce z wierszami Hanny Januszewskiej. Chcecie wiedzieć, kto to taki? Tak! Posłuchajcie. Wyszedł Maciej na szarugę i napotkał tam pleciugę. Pleciuga pod płotem stała i gadała. Była zmięta, przemoczona, zabłocona, zadeszczona. Więc tak Maciej jej powiada. Tnie szaruga i deszcz pada, lepiej chodź do chaty gadać. Zajmiesz nam się dzieciakami, w wieczór uśpisz je bajkami. W słoty deszcze i szarugi słuchać będzie się pleciugi. Posłuchała i została. Wnet zaczęła bajki gadać, przypowiastki opowiadać. O cudzielu i żartakach, o rycerzach zabijakach. I o gęślach samograjach, i o czarodziejskich gajach. Całe noce jej słuchali, zdziwu gęby rozdziawiali. Pleć pleciugo, pleć pleciugo, byle długo, byle długo. Ciągle siedzi w chałupince, a Maciej w dom dziś słynie. Z bajt pleciugi ciągle nowych, długich gawęd wieczorowych. Wicher szumi i deszcz pada, ona gada. O żartakach, dziwa, wróżkach, o chatach na kurzych nóżkach. To tak samo jak książki. One przenoszą nas w zaczarowany świat bajek, baśni, opowieści. Patrzcie, oto idzie nasza królowa. Oj, kocie, od twego paplania już mnie głowa boli, a przede mną dzisiaj nie lada zadanie wszystkich uczniów na rycerzy pasowanie. Czy możesz, książko, przedstawić się dzieciom? Jestem książka. Mądra księga. Każdy chętnie po mnie sięga. Wszyscy często pożyczają, lecz w jakim stanie oddają? Dzieci niszczą mnie, targają, plamią, gubią, potrącają. Masz już dość tej strasznej męki. Kiedy przyjdzie kres udręki? Myślę, książko, że nasi nowi czytelnicy na pewno będą dbali o ciebie i spełnią wszystkie twoje życzenia i polecenia. Oni bardzo cię kochają i już wiele książek znają. Tak? Tak! W takim razie zostanę i przekonam się, czy spełnią te oto życzenia. Pierwsze. Nie pisz i nie rysuj tuszem na moich kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. Drugie. Nie zaginaj robów, używaj zakładki. Na półce
ulicem nie stawiaj, dbaj o me okładki. Trzecie. Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. Czwarte. Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, poszywać. Piąte. Nie czytaj, gdy jadasz. Nie wróć mnie rękami. To ci będę służyć całymi latami. Czy zapamiętaliście wszystkie prośby książki? Tak! A kto z was chce je powtórzyć własnymi słowami? Jesteś odważny? Jak się czyta książkę, czego nie wolno robić? Ktoś wie? Rączka do góry. Proszę. Nie wolno jeść. Super. Bardzo. Tak. No to... Nie można wyrywać. Nie można przuć opłatki. Super. To może ktoś z tego rogu teraz? Proszę. Tam. Nie można wyrzucać nie może książka spadać z półki. Dobrze, trzeba na półkę. Pan to ostatnia może? Dziewczynka? Emilka. Nie wolno malować po książce. Może jeszcze ktoś jest chętny? Nagrody są dla tych, którzy jeszcze nie odpowiadali. Nie można zaginać stróż. Proszę. Nie wolno malować stróżem ani kredkami. Dziękuję panu. No to dobrze. Jak wyciera spadała, to można posklejać. Kasper? Nie wolno targać po podłodze. Dziękuję. No i... O. Michał, jeszcze chcesz coś powiedzieć? Nie można wyrzucać sączki. Wszyscy czy ktoś jeszcze? Ale... Nie wolno... wyrzucać książki całej. Dobrze, już nie powtarzamy, tak? A teraz, moje drogie dziadki, przyszedł czas na zagadki. Oto pierwsza runda. Książka nas uczy, książka cieszy. Czasem zadziwi nas niemało. Albo po prostu tak rozśmieszy, jakby się dobry żart słyszało. Książka tak dobrze nam doradza. Różne wskazówki, wzory daje. Książka w szeroki świat wprowadza, dalekie z nami zwiedza kraje. Lubimy książkę, przyjaciółkę. Wiesz, co ci powiem? Nie odwlekaj. Masz trochę czasu? Spójrz na półkę, sięgnij po książkę. Książka czeka. Idą bajki w świat w czarodziejskiej szacie. Rozejrzyjcie się dobrze, może je poznacie. Jestem Plastuś, malutka pocieszka. W tosi piórniku bardzo lubię mieszkać i każdemu życzę jak najlepiej. Kto mi tylko potrafi ulepić? Czy wiecie, jaki tytuł nosi ta książeczka? Taki. Plastusiowe pamiętniki. A czy ktoś wie, kto ją napisał? Maria Pownaska. Nad rzeczką opoda czaczka. Mieszkała każda dziwaczka. Zamiast trzymać się rzeczki, chodziła pierwsze wycieczki. Na nas poszła więc do fryzjera. Mama, proszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Mama, proszę mleka, pięćdziesiąt. Kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki ochronnie. A niech tę kaczkę wyszopnie. Znosiła jaja na twardo. I miała czubek z kokardą. A przy tym na rzeku kaczką czesała się. Raz mać kupaczkę, by pisać list drobnym maszkiem. Jadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron.
piosenka? Kaczka, dziwaczka, brawo. A czy ktoś wie, kto ją napisał? Ja Brzechwa. Jestem biedna sierotka, nikt mnie nie kocha, siostrzyczki mnie nie lubią i krzyczy na mnie macocha. Czy znacie tę baśń? Kopciuszek. Co ja widzę? To gście ptaszki. Proszę, proszę, ładna heca. Będę miała obiad smaczny. Zaraz sadzę was do pieca. Uwaga, uwaga. Cieszę się, że tak pięknie odpowiadaliście na wszystkie pytania. Myślę, że mogę spokojnie przyjąć was podczas szkolnych czytelników. Kto przysięgę dzisiaj złoży, mym rycerzem już zostanie. No i w dowód mej przyjaźni piękny dyplom ten dostanie. Uwaga, uwaga. Proszę wszystkich o powstanie. Odbędzie się pasowanie. Podnieście w górę dwa palce. Prawej ręki. Prawą. Druga. I powtarzajcie za mną. My uczniowie pierwszej klasy. My uczniowie pierwszej klasy. Tobie książko przyrzekamy. Tobie książko przyrzekamy. Że szanować cię będziemy. Że szanować cię będziemy. Krzywdy zrobić ci nie damy. Krzywdy zrobić ci nie damy. Obowiązków czytelnika. Obowiązków czytelnika. Będziemy przestrzegać pilnie. Będziemy przestrzegać pilnie. I swych rad, i twych mądrości. I swych rad, i twych mądrości. Korzystać od dziś usilnie. Korzystać od dziś usilnie. Przyrzekamy. Przyrzekamy. Opuśćcie już. Od tej chwili jesteście moimi rycerzami, przyjaciółmi, no i czytelnikami szkolnej biblioteki. Zapraszamy Sylwię Wanderę. Następna osoba. Zapraszamy Emilkę Lepturę. Prosimy Joannę Gawinę. Nie ma. To teraz poprosimy Kamila Tarnowskiego. Franciszka Karpowicza. Pasujecie na rycerza naszej biblioteki. Proszę. Poproszę Marwinę Koniuto. Pasuję się na rycerza naszej biblioteki. Poprosimy Paulinę Koniuto. Dominika Kujdę. No to poprosimy Alberta Lewandowskiego. Poprosimy do siebie Pawła Mało Lepszego.
Katarzynę Michalską. Poprosimy Remigiusza Pendera. Dziękuję. Karolinę Przybylską. Niestety choruję. Nikolę Ruszczyńską. Weronikę Ruśkiewicz. Poprosimy Pawła Sawińskiego. Prosimy Dawida Stasiaka. Michała Szymańskiego. Kaspra Trojana. Franiu, cichutko. Adama Liczka. Pasujemy Cię na rycerza naszej ręce. Poprosimy Romana Woropaja. Oraz Weronikę Cygan. I poprosimy jeszcze Panią Wychowawczynię o odbiór dyplomu dla klasy, że już jesteście czytelnikami naszej biblioteki i zobowiązujecie się szanować książki naszej biblioteki. Dziękujemy bardzo. A teraz próbujemy nauczyć się wierszyka. Spróbuj się zapamiętać to, co powiem, bo nie będziemy powtarzać. Szanuj książki z biblioteki. Szanuj książki z biblioteki. Czy lato, czy zima? Czy lato, czy zima? Dwa tygodnie każdą książkę. Dwa tygodnie każdą książkę. W domu możesz trzymać. W domu możesz trzymać. Teraz razem powtórzymy cały. Szanuj książki z biblioteki. Czy lato, czy zima? Dwa tygodnie każdą książkę w domu możesz trzymać. Czy ktoś by chciał sam powtórzyć? Proszę. Szanuj książki z biblioteki. Czy to lato, czy to zima? Dwa tygodnie każdą książkę w domu możesz zatrzymać. Dobrze. Ktoś jeszcze? Kto ma zakładeczkę? Na niektórych zakładeczkach jest właśnie ten wierszyk. To może jeszcze powtórzymy, żeby bardzo się zachwaliło. Szanuj książki z biblioteki, czy lato, czy zima. Dwa tygodnie każdą książkę w domu możesz trzymać. Teraz ktoś chętny jest? Jak nie będzie chętny, to was pani zje. Nikola. No Nikola, mówimy. Głośno. Szanuj książki z biblioteki. Czy lato, czy zima? Dwa tygodnie każdą książkę. Możesz w domu trzymać. Brawo. Boicie się? Nie powiem. To są kieleczki. Bo jak nie, to dzieci będę musiała zjeść. Słucham?
Dewy! Dziś się z wami żegnamy. Wszystkim pięknie się kłaniamy. Brawa! Żebyście nas jak najczęściej. Co mówimy? Dziękujemy! Do widzenia! Do widzenia! Ładnie, powolutku wychodzimy.